Leszno. Kwadrans samorządowy. Audycja finansowana przez Miasto Leszno. A naszym gościem jest prezydent miasta Leszna, pan Łukasz Bałewiak. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Najważniejsze sprawy obecnie to pewnie inwestycje, które wiosną ruszyły po przerwie zimowej. Czy przynosi pan na Zajączkę jakieś dobre wiadomości, na przykład dotyczące ulicy Szybowników? Znaczy, trwa już końcówka właściwie inwestycji związanej z przebudową drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna. Na dzień dzisiejszy to są dwa etapy realizacji inwestycji, czyli Unia Europejska, i tam trwają prace związane z montażem specjalnych komór kanalizacyjnych, związanych także z odwodnieniem tego terenu, bo w przyszłości planowana jest budowa zbiornika retencyjnego na Unii Europejskiej, ale to jest przyszłość. Natomiast te komory są niezbędne do tego, żeby odprowadzać odpowiednio wody opadowe. No i oczywiście już trwają prace bitumiczne na rondzie przy ulicy Wolińskiej. Trwają także prace związane ze nasadzeniem nowych drzew. I tu mam taką informację dla państwa, ponieważ będzie bardzo dużo telefonów też do państwa, czy też do Urzędu Miasta, kiedy nastąpi otwarcie, więc informacja ze strony Strabagu jest taka, że kiedy zostanie położona warstwa ścieralna, musimy poczekać około 2 tygodni do tego, aby ta warstwa mocno się związała i później nastąpi malowanie i oznakowanie poziome, no i wtedy będziemy mogli uruchomić, że tak powiem, ruch. To jest kwestia około 2-3 tygodni, także bardzo. Ale tą warstwę ścieralną już kładą? Tak, także ona musi co najmniej przez te 2 tygodnie jeszcze odparować, tak to mówią też moi współpracownicy. Później, tak jak powiedziałem, nastąpi malowanie. Ktoś może zadać pytanie, panie redaktorze, i tu chciałbym wyprzedzić ewentualnie telefony, dlaczego państwo nie puszczacie, kiedy już jest położony asfalt. No, nikt nie będzie ponosił odpowiedzialności, tak? Oznakowanie jest związane z bezpieczeństwem. Na dzień dzisiejszy wykonawca ponosi tą odpowiedzialność i na pewno wykonawca, czyli firma Strabag, nie puści ruchu, nie dokonując, że tak powiem, ostatecznego wymalowania poziomowego. Czyli jeszcze 2-3 tygodnie, jak państwo słyszą. Tak. Czyli może jeszcze w kwietniu. Tak. Oby, trzymamy kciuki. Znaczy, ja myślę, że to może być, fajnie by było optymistycznie, to przed weekendem majowym, gdyby było, nastąpiło otwarcie, to bym się cieszył. Trzymamy kciuki. Unia Europejska, jak pan powiedział, no obecnie te ciężkie prace podziemne, no a później jeszcze jest kwestia tego wzmocnienia jezdni. Wzmocnienia do parametrów drogi KR5, tak jak to jest na całym odcinku. Ja przypomnę, że dostaliśmy dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 85% i takie były reguły i zasady konkursu, że cała droga musi spełniać odpowiednie parametry dróg krajowych. To są wytyczne, że tak powiem, konkursu, dlatego widzieliśmy, że na Unii Europejskiej ta droga spełniała parametry drogi KR5 i trzeba było po prostu przeprowadzić taką inwestycję na tej ulicy, aby wzmocnić ją, ale tak naprawdę też trzeba powiedzieć, ona była robiona na początku 2000 roku, także ta żywotność w niektórych miejscach też już praktycznie dobiegała końca. Jeżeli chodzi o inwestycje z dofinansowaniem unijnym, to także ta duża inwestycja w Miejskim Zakładzie Komunikacji, tam się myjnia buduje? Tak, tam się myjnia buduje. Termin zakończenia robót to maj bieżącego roku. Wykonawca miał skończyć tą inwestycję trochę wcześniej, ale przedłużyliśmy. Ta inwestycja jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Miejskiego Zakładu Komunikacji. Wartość całego zadania 3 500 000. Zaokrąglam te kwoty. No i bardzo się cieszę, że tą inwestycję kończymy. Jeszcze z tej perspektywy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. My się już zaczynamy przymierzać do nowej perspektywy, chociaż pieniędzy jeszcze nie ma.
pieniążków jeszcze nie ma, ale jutro wraz z moimi współpracownikami, jeżeli chodzi o samorządowców, będziemy podpiszemy porozumienie w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych. To są środki, które mamy już przeznaczone na inwestycje o wymiarze subregionalnym, także jutro bardzo duże wydarzenie. Ruszamy, że tak powiem, pomalutku podpisując porozumienie, dajemy sygnał, że chcemy realizować dużo inwestycji ze środków nowej perspektywy. Już dogadaliście się między sobą z wójtami, co ma być, bo to każdy będziemy, swoją stronę troszkę... Będziemy opracowywać specjalną strategię dla subregionu leszczyńskiego, która wyznaczy nam, że tak powiem, kierunki działania. A powiat wchodzi w ten ZIT, czy nie wchodzi? Tak wchodzi. Bardzo dobra wiadomość, jeżeli chodzi o decyzję zarządu powiatu leszczyńskiego i też wspólnie z panem starostą, wójtami, burmistrzami podpiszemy jutro te porozumienie. Jeżeli idzie jeszcze o ulicę w Leśniu, ulica Kilińskiego na Zatorzu. Trwają prace związane z układaniem już ostatniej warstwy ścieralnej i to jest też dobra informacja. Trwają jeszcze, zakończyły się roboty brukarskie, natomiast do końca kwietnia, taka jest informacja ze strony Miejskiego Zarządu Dróg, ponieważ Miejski Zarząd Dróg nadzoruje tą inwestycję, będzie już puszczony ruch. Bardzo długo trwały te prace, także ja bardzo przepraszam mieszkańców ulicy Kilińskiego i mieszkańców Zatorza, ale rzeczywiście mieszkańcy wykazali się dużą tolerancją i szacunkiem dla wykonawcy i dla miasta. Koniec kwietnia droga już będzie otwarta. Jeżeli idzie o drobniejsze inwestycje drogowe, ulica Wąska. Tak. Ta inwestycja miała być realizowana jeszcze w ubiegłym roku. Weszła w tak zwane środki niewygasające i do końca czerwca te inwestycje muszą być zrealizowane. Też były rozmowy, bo mieliśmy obawy, że wykonawca mimo to podpisanej umowy nie wejdzie, bo wygrał przetarg w roku 2021, a ceny poszły bardzo wysoko w górę, ale jest zapowiedź, trwały negocjacje i 25 kwietnia mają rozpocząć się już prace. Wcześniej rozpoczną się prace Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Właściwie to już na dniach. Chyba już się zaczęły, bo tam widziałem. Tak. I tam jest to, zmiana nawierzchni? Zmiana nawierzchni. Tam jest taki... Mamy trylinkę tak zwaną, tak, i no pojawią się takie fajne, ładne płyty, także będzie to sympatyczna ulica. I to bo to nie jest długi kawałek, ile tam potrzeba na to miesiąca? Wydaje mi się, że wykonawca, jeżeli będzie miał zasób ludzki, to w ciągu jednego miesiąca jest w stanie to wykonać. I jeszcze ulica Sułkowskich, ta alejka tam przy... Tak, to jest jakby kontynuacja zadań, które zostały zrealizowane wiele, wiele lat temu. Zawsze mi się marzyło, żeby tą aleję zrewitalizować. Robimy tą inwestycję w ramach podpisanej umowy z wykonawcą. Ona będzie zwężona i te drzewa, które dzisiaj podnoszą, że tak powiem, krawężniki, podnoszą asfalt, no będą miały troszeczkę luzu, żeby mogły dalej rosnąć. Też wzbogacimy, że tak powiem, dwa pasy zielenią, krzewami. Będzie to już taka uliczka bardzo ładna, sympatyczna, z trochę większą ilością zieleni. No to asfalt tam jest teraz, tak? To będzie tam jest asfalt. Będzie, ale będzie zwężony. No i panie prezydencie, chcę zapytać o tę najważniejszą inwestycję, która w tym roku miała być zrealizowana, czyli modernizacja dwóch placów, placu Metzyga i Nowego Rynku. Pierwsze podejście przetargowe za nami. Okazało się, że chętna jest tylko jedna firma i tylko na jeden plac, no i w dodatku drożej niż zakładano. Ogłaszamy jeszcze raz przetarg. W piątek zostanie ogłoszony ten przetarg. Zmieniliśmy trochę zasady gry, bardziej wychodząc naprzeciw wykonawcom, aczkolwiek było bardzo dużo pytań do tego przetargu i sądziliśmy, że oferty pojawią się, znaczy mówię o większej ilości ofert. No niestety szalejące ceny, właściwie wykonawcy mówią, że dzisiaj to są ceny dnia, tak? Cena dnia pewnych elementów budowlanych. Ogłaszamy jeszcze raz, natomiast wczoraj podjąłem decyzję, że będziemy się rozliczać, bo było rozliczenie tak zwane ryczałtowe, teraz będzie rozliczenie kosztorysowe, czyli stan faktyczny, który też zaistnieje, no i też płatności skracamy, bo płatności były do 30 dni, a podjąłem decyzję, że płatności będą do 14 dni, także to jest też taki sygnał dla wykonawców, że
trochę liberalizujemy te zapisy, natomiast część zapisów nie mogliśmy zrobić, no bo to są zasady ustalone w Polskim Ładzie i po prostu nie możemy tego zmienić. Też kontaktowaliśmy się z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, mówiąc o problemach, mówię w kontekście tego pierwszego przetargu, natomiast no rząd na razie chociaż sygnalizuje pewne zmiany, jeżeli chodzi o problemy w całym kraju, jeżeli chodzi o inwestycje w ramach Polskiego Ładu. Poczekamy na pewne rozwiązania, które gdzieś tam są komunikowane przez ministrów czy też wiceministrów. Jedno nie ulega wątpliwości. Mamy 29 milionów 300 tysięcy, też zaokrąglam. To była już kwota naprawdę z górką. Zakładaliśmy tą górkę. No dzisiaj ta kwota jest mniejsza od pewnych oczekiwań wykonawców. Natomiast no staramy się też, staraliśmy się też zmodyfikować projekty. Pewne elementy mogą być zamienne, bo takie pytania były. No i ogłaszamy. No zobaczymy. No i w ciągu tych 30 dni dowiemy się, czy zostały złożone oferty, czy też nie. Gdzieś w tyle głowy macie taką myśl, żeby odpuścić tę klasę? Bardzo długo myślałem na ten temat i szczerze mówiąc, gdyby była taka możliwość, panie redaktorze, jeszcze raz powtarzam, gdyby była taka możliwość, zostałaby złożona oferta na przykład na nowy rynek i moglibyśmy negocjować na poziomie miasta i Banku Gospodarstwa Krajowego, to wolałbym zrealizować projekt przy ulicy Nowy Rynek. Natomiast plac Mycyga mógłby jeszcze poczekać, bo on nie jest jeszcze taki zły, prawda? Ale Nowy Rynek jest tym placem, gdzie już naprawdę powinniśmy podjąć pewne działania. A jutro, przypominam, otwieramy drugi raz oferty na trapez. I też pewnie, no bo te pierwsze były zdecydowanie razy dwa. To znaczy mieliśmy tak, zadanie miało nas kosztować 5,5 miliona, ale w międzyczasie zwiększyliśmy zakres, ja o tym mówiłem na sesji. No i teraz ja zakładam, panie redaktorze, patrząc i rozmawiając też z wykonawcami, rozmawiając z prezydentami miast, że ta inwestycja może nas kosztować około 10 milionów złotych. Ale to jest ta kwota, która jest do przyjęcia. Moim zdaniem do przyjęcia, bo ten zakres rzeczowy został zwiększony. Chcemy nie tylko przeprowadzić prace termomodernizacyjne, ale też wyremontować cały obiekt w środku. Mówię tu o zapleczu socjalnym, szatniach, wymiana parkietu, dostęp do osób niepełnosprawnych, bo wiadomo, że ten obiekt nie miał dostępności do osób niepełnosprawnych. Też sanitariaty, tak jak już wspomniałem, kompleksowy remont w środku i to jest też chyba bardzo ważne, żeby oddać ten obiekt już no, z pełną klasą. A jeszcze chciałem na sam koniec zapytać o jedną rzecz. Ostatnio w ABC był artykuł o tym, że te czynsze komunalne tak strasznie rosną. To jest tak naprawdę decyzja prezydenta, zarządzenie prezydenta, ale rozumiem, że wnioskował jest, MZBK o tak, to jest skalkulowane, no, drodzy państwo, no wszystko rośnie, no, no rosną, sami widzimy jako konsumenci, natomiast no też patrząc na pewne zadania, które wykonujemy, bo tych zadań jest bardzo dużo i pewne problemy, które się pojawiły, bo w okresie pandemii na przykład nie można było eksmitować mieszkańców na lokale socjalne. Wzrosły też zaległości. Dużo osób wiedziało, że ma pewną ochronę prawną. Powstało bardzo dużo pustostanów, dlatego będę na najbliższej sesji rekomendował środki finansowe na remonty pustostanów, tak żeby one zaczęły pracować na rzecz mieszkańców i naszego miasta. I będziemy składać także wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie w wysokości 85% też na bardzo dużą ilość pustostanów. Także na najbliższej sesji będzie właśnie dyskusja na temat potrzeb Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych, a inwestycje, które MZBK realizuje, przede wszystkim zmiany sposobu ogrzewania, czy też remonty oczekiwane przez mieszkańców, jak wymiana stolarki ogiennej, to też wszystko rośnie, także no też nie jesteśmy w stanie, że tak powiem, dopłacać do zarządzania zasobami komunalnymi. A tych pustostanów jest dużo? Tak? Bardzo dużo. To jest chyba rekordowa ilość pustostanów. To jest kilkadziesiąt? Mam tu wykaz, panie redaktorze, no to jest
no, około 30 pustostanów, które musimy wyremontować. I też przypomnę, że jest lista osób oczekujących. Czyli jak wyremontujecie, to te osoby będą miały szansę... Ale musimy wyremontować, bo jeżeli na przykład mieszkanie ma piece kaflowe, no to podejmujemy decyzję oczywiście od razu, żeby zmienić sposób ogrzewania. Tak? Czyli trzeba z budżetu też pewną kwotę przeznaczyć? Czy to raczej będzie właśnie Bank Gospodarstwa Krajowego? Mam pewną pulę mieszkań, które znajdują się na obszarze rewitalizacji, bo takie są reguły gry konkursu Banku Gospodarstwa Krajowego, no i poza obszarem rewitalizacji. Także wybraliśmy zadanie, panie redaktorze, jeżeli tylko spojrzę na notatkę, wniosek będzie na kwotę 1 170 000, a wkład w miasta 234 000, a dodatkowo będę rekomendował 400 000 na remont lokali komunalnych i 100 000 na remont lokali użytkowych. We wtorek zapraszam szefów klubów, aby podyskutować o najbliższej sesji. Także będę rozmawiał o wolnych środkach, o wnioskach, które wpływają do miasta z różnych jednostek, instytucji i także instytucji niemiejskich, bo takowe wnioski zawsze są składane. Przypomnę tu Komenda Miejska Policji. Pojawił się ponowny wniosek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, który mnie dosyć zaskoczył, bo mieliśmy 450 000, przekazaliśmy już na remont oddziału dziecięcego. Wniosków jest bardzo dużo. A ile jeszcze sobie szpital zażyczył? Około 1 000 000 zł. To dużo. A jest tyle tych wolnych środków jeszcze do podziału? To znaczy, no, jeżeli chodzi o wolne środki, to tylko przypomnę, że mieliśmy kwotę po rozliczeniu roku 2021, to była kwota 15 526 313 zł, natomiast na ostatniej sesji z wolnych środków przekazaliśmy na budowę ulicy Budowlanych w strefie IDEA, na udział w Gminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego, też musieliśmy znaleźć 1 400 000 na Laboratoria Przyszłości, rozliczenie funduszu alkoholowego i pozostało nam 11 499 311 zł i 16 groszy, które chcielibyśmy przeznaczyć także na spłatę zobowiązań, ale patrząc w kontekście na przykład już trapezu i wniosków, które wpływały, a wnioski są na prawie 13 000 000 zł, no to naprawdę będziemy musieli stanąć na wysokości zadania, aby wybrać te najważniejsze wydatki, które możemy przeznaczyć. Jednocześnie myślę, że albo to będzie kwiecień, albo to będzie maj, to jest kwestia do dyskusji, natomiast z wolnych środków będę rekomendował właśnie pieniądze na remonty mieszkań komunalnych, bo te pustostany są też kosztem i też na inne zadania, które omówię na wtorkowym spotkaniu z szefami klubów. I kończymy już na koniec życzenia świąteczne, najlepsze oczywiście. No, szanowni państwo, drodzy mieszkańcy Leszno, no, przede wszystkim życzę dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności. Niech ten okres Wielkiej Nocy będzie takim okresem ciszy domowej, spokoju. Wiem, że pogoda może nie będzie taka piękna jak dzisiaj, ale najważniejsze jest to, że będziemy mogli spotkać się w rodzinnym gronie. Wszystkiego najlepszego. Pan prezydent Łukasz Bojewiak był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu. Leszno. Kwadrans samorządowy. Audycja finansowana przez Miasto Leszno.